Porzeczka złota to krzew z rodziny agrestowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, a w naszym kraju jest rośliną uprawną. Służy do produkcji materiału na podkładki do porzeczek oraz agrestu. Stosowana jest również do tworzenia żywopłotów. Tworzy odrosty, co ułatwia jej rozmnażanie. Osiąga wysokość ponad 2 metry. Według literatury kwitnie na przełomie kwietnia i maja. W tym roku przekwitła już 28 kwietnia. Kwiatów jest bardzo dużo. Są barwy złotej i pachną. Kwiatostany ma w formie grona liczącego od kilku do kilkunastu kwiatów. Kwiaty mają rurkę o długości około 16 mm, 5 pręcików i słupek. Są miododajne, dostarczają pyłek i nektar. Obnóża z pyłku uczmieli oraz szczoteczki z pyłkiem oporobnicy są koloru żółtego. Kwiaty odwiedzają dzikie pszczoły, czmiele i pszczoły samotnice. Stwierdzono, że jest ich kilkanaście gatunków. W tym wypadku były to czmiele rude i kamienniki. Z pszczół samotnic przylatywały porownice włochatki. Tu występowały w dwóch formach barwnych, forma jasna i forma ciemna. Forma jasna o włoskach głównie w kolorze szarym oraz brązowym. Natomiast pojedynczo pojawiały się w formie ciemnej o włoskach w kolorze czarnym. Jedynie na tylnych nogach widać rdzawo-czerwoną szczoteczkę. Ubarwienie czarne w pomorskim jest dość rzadkie. Dominuje forma jasna. W czasie obserwacji pojawił się również inny gatunek pszczoły samotnicy z rodziny pszczolinek. Jednak dominującym był gatunek porobnicy włochatki. Wzrokowo można ocenić, że złota porzeczka jest częściej odwiedzana przez pszczoły w porównaniu z porzeczką krwistą. Jeśli tworzymy żywopłot, to warto wybrać porzeczkę złotą z uwagi na jej walory ozdobne, ładny zapach kwiatów, jak również z tego względu, że dobrze przysłuży się pszczołom jako ich roślina pokarmowa.